Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie pod tytułem Dwa ognie, chociaż on czasami może się zmienić w trzy ognie, jako że nasz gość może stawić dwóm ogniom poważny odpór. Andrzej Watemborski. Kłaniam się. Marek Sosnowski, a przede wszystkim nasz gość, pani wiceprezydent Marta Makuch. Witamy serdecznie. Dzień dobry. I na ten pierwszy ogień, panie Andrzeju, rzucimy może deweloperzy, a miasto. Tak zwana fama, czyli głos ludu głosi, iż miasto weszło we współpracę z deweloperami prywatnymi i buduje na przykład drogi do osiedli, które oni stawiają. I dlaczego tak się dzieje, skoro to deweloperzy zarabiają na tych inwestycjach, a miasto buduje im drogi za miejskie pieniądze? Pani prezydent. Zacznę od tego, że nie budujemy dróg dla deweloperów, tylko dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Chciałabym też odczarować trochę właśnie takie jakieś złowrogie hasło, że miasto zaczyna współpracować z deweloperami. To fantastycznie i powinno współpracować ze wszystkimi przedsiębiorcami, a szczególnie tymi, dzięki którym zyskujemy albo nowych mieszkańców, albo nasi mieszkańcy nie wyprowadzają się do ościennych gmin albo w ogóle do innych miast. Naszym priorytetem jest wspierać wszystkie takie inwestycje, które długofalowo pozwolą nam na zatrzymywanie mieszkańców w naszym mieście lub pozyskiwanie nowych. Więc absolutnie nie widzę w tym nic złego, bo to nie jest działanie ukierunkowane na konkretne firmy, tylko na to, żeby coraz więcej osób zechciało. Czyli zostać. Na mieszkańców. Tak jest, po prostu na mieszkańców. Czyli bocianie wracaj do Słupska, tak? Tak jest, bocianie wracaj do Słupska, ale też powiem, że zaczynamy taką inną też współpracę pod względem w ogóle mieszkaniowym z deweloperami. Ale to na razie zatrzymajmy się przez chwilę przy tych mieszkańcach i przy tych drogach, bo jeżeli widzimy powstające duże osiedle i budowane drogi, to ci mieszkańcy Słupska, którzy już mieszkają w zasobach czy to komunalnych, czy to spółdzielczych. Spółdzielczych może mniej, bo tam drogi są, ale powiedzmy jest kilka takich ulic w Słupsku, które nie były remontowane albo nie były zbudowane od 1945 roku. To właśnie ci mieszkańcy się zastanawiają, jak to jest, że miasto stać na wybudowanie drogi tam, gdzie będzie duże osiedle mieszkaniowe, a nie może zbudować drogi tam, gdzie już ludzie mieszkają. To też nie jest tak, bo to nie jest, bo tak to brzmi, jakbyśmy w ogóle nie remontowali, nie budowali żadnych dróg w mieście, gdzie już mieszkają nasi mieszkańcy, a tylko i jedynie zajmowali się tymi drogami, gdzie dopiero potencjalnie te osiedla będą. To przede wszystkim są decyzje związane z rekompensatą za tarczę antyrakietową, gdzie większość pieniędzy chcemy przeznaczyć właśnie na te nowo powstałe lub potencjalne osiedla, gdzie chcemy zachęcić w ten sposób nowych mieszkańców, żeby tam mieszkali, ale równolegle proszę zwróćcie panowie uwagę na to, że nawet dofinansowanie z funduszu na drogi samorządowe to jednak ulice, które już w mieście są, a wymagają generalnych remontów. Czy ulica Piłsudskiego, czy ulica Zaborowskiej, gdzie tam jest duże osiedle Niepodległości, gdzie mnóstwo mieszkańców jednak mieszka, a wciąż to osiedle ma ogromny potencjał, żeby tych mieszkańców przybywało. Więc to nie jest tak, że my tylko i jedynie w tej chwili pod deweloperów, raczej bym powiedziała, że to są pojedyncze inwestycje. To mała dygresja, pani prezydent, pani pozwoli. Mała dygresja, mieszkańcy ulicy Słupkowskiego bardzo długo. Myślę, że Andrzej, o tym właśnie mówiłeś, o tej ulicy między innymi od 1945 roku, a nawet od przedwojna jeszcze nie była w ogóle wybudowana. I domagali się, a jak już wreszcie przyszło co do czego i w zasadzie zaczęła się ta inwestycja realizować, to część mieszkańców zaprotestowała. Ja niedawno rozmawiałem z nimi i część nie chce w ogóle tego remontu. Dlatego, że wtedy tam się zacznie taki ruch, jak na przykład na ulicy Kościuszki po remoncie. Drodzy Państwo, no wszystkim nie dogodzimy. My też oczywiście patrzymy za każdym razem na to, gdzie droga, w jakim stanie jest, ale również na nasz budżet, na co pozwala. To, że pojawiają się teraz głosy, że będzie tam większy ruch,
No trudno mi nawet to komentować. Mieszkamy w mieście. Mieszkamy w mieście, dokładnie. Mieszkamy w mieście i to ma swoje plusy i minusy. Natomiast my wiemy o tym, że są takie drogi, które od bardzo wielu lat albo właśnie w ogóle nie powstały, albo były prowizorką, albo nie były remontowane. I również, szczególnie w tych długich odcinkach, staramy się szukać dofinansowań z zewnątrz, bo są to ogromne pieniądze, więc nie mamy możliwości, żeby przychylności, tak to delikatnie nazwijmy, dla tych, którzy chcą budować osiedla. Ulica Kaszubska, w lewo od Kaszubskiej ma powstać duże osiedle mieszkaniowe. No i miasto tam zamierza budować drogi. Dlaczego nie może być tak, że miasto sprzedaje działki, ale mówi, proszę bardzo, kupił pan XY działkę, proszę zbudować sobie najpierw drogę, potem budować domy z własnych pieniędzy, za własne pieniądze, na własny koszt, bo potem pan to i tak odzyska sprzedając mieszkanie. A tymczasem miasto niejako robi pewien ukłon finansowy w stronę tych, którzy tam będą budowali. To nie jest tak do końca, bo drodzy Państwo, pamiętajcie, że mamy coś takiego jak plany zagospodarowania. I tam, gdzie mamy wytyczone drogi publiczne, to nawet jeżeli deweloper wybuduje taką drogę, miasto ma obowiązek później odkupić tę drogę. Więc to nie jest do końca tak, że my możemy i mamy takie narzędzia, żeby deweloperów zmuszać niejako do budowania dróg, gdzie niegdzie, tam gdzie są drogi wewnętrzne. I to bardziej apel też do osób, które kupują działki czy kupują swoje domy. Ważne, żeby zadbały o to i żeby dowiedziały się, czy to jest droga prywatna, bo jeżeli się okaże, że to jest droga prywatna, a deweloper absolutnie nic nie zrobi z tą drogą, to to jest kłopot mieszkańców. Bo miasto nawet nie może drogę prywatną wyposażyć nawet w płyty, nie powinno przynajmniej, tak? Tam, gdzie są drogi publiczne, to prawo tak nakazuje, że my i tak mamy obowiązek później odkupić tę drogę albo ją samemu samodzielnie zrobić. Tak było w przypadku ulicy Duńskiej, o ile pamiętam, że została utwardzona. A jeżeli chodzi o te place zabaw dla dzieci na terenach zajętych przez deweloperów, czy wybudowanych przez deweloperów, chociaż ja szczerze mówiąc nie spotkałem się z czymś takim, ale szczerze mówiąc to ja pochwalam to, bo wszystkie dzieci są miejskie, jeżeli mieszkają na terenie miasta. Ja Państwu powiem przykład z własnego życia, gdzie mieszkałam w bloku należącym do spółdzielni. I to była taka dyskusja. Zlikwidujmy plac zabaw na spotkaniu członków, ponieważ na tym placu zabaw bawią się nie nasze dzieci. No, z perspektywy miasta wszystkie dzieci są nasze. Wszystkie dzieci są mieszkańców Słupska. I też za bardzo tutaj nie rozumiem tej dyskusji, bo powinniśmy w takim razie dla każdego bloku osobno ogrodzić taki plac zabaw, a już wiemy też, że wszelkie trendy idą w tym kierunku, że nawet osiedla mają nie być grodzone. To powinny być przestrzenie otwarte, przestrzenie publiczne. Może zatem warto by było zrobić taki katalog, taką wprowadzić dosyć spójną politykę, co miasto może zagwarantować, czego nie może zagwarantować, komu będzie gwarantowało, a komu nie. Wtedy nie będzie tych niedomówień. Jest taka spójna polityka informacyjna chociażby dotycząca tego, co komu przysługuje, w jakim zakresie, co miasto zbuduje, a czego na pewno nie? Znaczy na pewno jest tak, że my powinniśmy cały czas pracować nad tym, żeby nasi mieszkańcy mieli taką wiedzę, bo z perspektywy mieszkańca on chce mieszkać w miejscu, w którym no właśnie jest zrobiona droga, jest plac zabaw, czuje się bezpiecznie, jest oświetlenie, a bardzo często to nie należy do naszych rzeczywiście kompetencji, bo chociażby jest to działka prywatna i możliwe, że powinniśmy jeszcze częściej z mieszkańcami na ten temat rozmawiać. Natomiast podkreślę, że w naszym mieście prawie całe miasto ma swoje plany zagospodarowania, plany przestrzenne, co jest, no powiedziałabym, bardzo dobrym znakiem, bo każdy mieszkaniec może przynajmniej zapoznać się z funkcją danego do terenu. Do tego zmierzam, pani prezydent. Jak najbardziej. Krótki przykład. Jest budowane osiedle, powiedzmy, Załuchy i tam dalej w stronę Bierkowa. Jako mieszkaniec, czy przyszły mieszkaniec tego terenu, chciałbym wiedzieć, po czyjej stronie leży zbudowanie drogi, oświetlenia, placu zabaw, zadbanie o tą całą małą infrastrukturę, żebym ja, kupując tam mieszkanie, był dokładnie poinformowany, czy mogę się tego domagać od dewelopera, czy też od miasta. Jeżeli taką wiedzę bym miał, podejmuję decyzję, wchodzę, będę tam mieszkał, zbuduję tam dom, bo będzie droga.
nie będzie drogi, bo miasto mi tego nie zagwarantuje. Deweloper też tak trochę na okrągło opowiada. Nie ma sprawy, szukam innej lokalizacji. Rzeczywiście plany o tym mówią i z tych planów można bardzo wiele rzeczy się dowiedzieć, ale też przyjmuję taką uwagę, że nie każdy mieszkaniec musi znać się na czytaniu planów, a już w ogóle nie zawsze deweloperowi zależy na tym, żeby ten mieszkaniec dowiedział się, że tej drogi deweloper nie zrobi. Także rzeczywiście to jest rodzaj takiej podpowiedzi i tak to przyjmuję teraz dla nas, żeby może informacje na temat tego, jak czytać w ogóle plan, w jakiś sposób bardziej upubliczniać, bo często okazuje się, że no właśnie ludzie po fakcie się dowiadują, jakie prawa mają, jakich praw nie mają. No osobną rzeczą jest to, że bardzo często mieszkańcy wiedzą, że przypuśćmy, kupują działkę, która jest blisko wysypiska śmieci, kolokwialnie nazwijmy to tak. To nawet nie mówię, że to musi być przykład słupski, ale w ogóle, tak? A później w trakcie mieszkania żądają albo odszkodowań, albo zmniejszenia opłat, bo ich działka jest mniej atrakcyjna. No i tutaj już trudno usprawiedliwiać tego typu decyzje, bo kiedy się kupuje działkę i to wysypisko jest, no to nie jest sytuacja, która się zmieniła, ale rzeczywiście plany są takim drogowskazem i taką podpowiedzią dla mieszkańców, także myślę, że rzeczywiście miasto mogłoby w sposób bardziej jeszcze klarowny docierać do mieszkańców z informacją, jak te plany czytać. To co, następny temat. Następnym tematem, to może też w sprawie działek, a mianowicie dzieli się Słupsk, czy raczej chce się łączyć Słupsk. Nie mówię tu o władzy na razie administracyjnej, lecz o uchwałodawczej. Słupsk po raz kolejny chce przyłączyć do siebie przynajmniej część okolicznych gmin. Tak zwane obważanki, jak to kiedyś nazwał były prezydent, otaczają Słupsk z każdej strony. Mimo tego, że mieszkańcy tych gmin, którzy tam się przenieśli ze Słupska, centrum życiowe mają w dalszym ciągu w Słupsku, pracują tutaj, uczą się ich dzieci, kąpią i tak dalej, chociaż czasami w Rędzikowie również. No i jeden z radnych, dokładnie pan Paweł Szewczyk, zainicjował taką dyskusję na temat tego, żeby przyłączyć gminę wiejską Słupsk lub jej część, jak również część gminy Kobylnica do Słupska, żeby miasto się powiększyło i żeby czerpało z tego właśnie, że słupszczanie mieszkają na ich terenie, pewne profity w postaci na przykład podatków. Mało tego, że zainicjował dyskusję po raz kolejny zresztą, to chce powołania specjalnej komisji Rady Miejskiej, która zajęłaby się tym tematem. No i co władze Słupska na to? Przyłączają się do tej inicjatywy, czy tak raczej dystansują? Czy powiem tak, na pewno zauważamy problem wszyscy, mieszkańcy naszego miasta z pewnością to jest też problem ogólnopolski. Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest problem ogólnopolski i według mnie ten problem przede wszystkim powinien być rozwiązany jednak na poziomie centralnym, bo to nie jest problem tylko jedynie Słupska. To jest problem bardzo wielu miast. Co to znaczy na poziomie centralnym? Czemu na poziomie centralnym? Jeżeli miałaby być jakakolwiek decyzja, to powinna być to decyzja podjęta przez rząd. To nie jest też tak, no drodzy Państwo, powiedzmy sobie też wprost, że interesy gmin ościennych, a interes miasta w tej akurat konkretnej sytuacji, no nie jest spójny, bo no tak, ale ktoś musi chcieć, bo jeżeli ani miasto nie chce, ani gmina nie chce, to nie ma dyskusji. Oczywiście, że miasto, które jest bardzo, jeśli chodzi o terytorium, niewielkie, bardzo skupione i zdajemy sobie no wszyscy sprawę z tego, że duża część Słupszczan wyprowadziła się z tego miasta 2, 3, 5 kilometrów od centrum miasta, to na takim poziomie, jeżeli rozmawiamy, czy chcielibyśmy, żeby nasze terytorium było większe, oczywiście, że chcielibyśmy, ale też zdajemy sobie sytuację, że to no nie jest tylko i jedynie taka chęć, o to teraz chodźcie. Ale może wyjaśnijmy sobie, że ta decyzja rzeczywiście leży po stronie rządu. Oczywiście. Niczyim innym, niczyjej innej stronie, tylko po stronie rządu. I kilkanaście lat temu pan prezydent Maciej Kobyliński właśnie z taką inicjatywą wyszedł. I jednocześnie z podobną inicjatywą wyszedł prezydent Koszalina. Przy czym pan Maciej Kobyliński był nie z tej partii, która akurat była u steru władzy, natomiast prezydent Koszalina tak. I w Koszalinie te gminy przyłączono, natomiast w Słupsku nie.
i mimo tego, że sytuacja była podobna. To tylko taka mała dygresja. No ale też jak już mówimy o takim kontekście ogólnopolskim, to mamy przykłady, że gmina bardzo chciała, żeby przyłączyć się do miasta, bo Jelenia Góra, o ile pamiętam, swoje centrum od gminy wiejskiej ma oddalone o 15 czy 20 kilometrów, więc dla tych ludzi to włączenie do miasta co oznacza? Że mają własną komunikację miejską, tak? Mają udogodnienia wszystkie takie, które mają mieszkańcy miasta. W sytuacji Słupska, kiedy ten mieszkaniec tak naprawdę no, ma wszystko blisko miasta, trudno się dziwić, że jest po drugiej stronie opór. Z naszej perspektywy oczywiście powinniśmy na pewno o tym rozmawiać, bo staje się to dużym problemem dla nas wszystkich. Więc w takim kontekście na pewno nie będziemy zniechęcać inicjatywy radnych, ale też zdajemy sobie sprawę z realiów, że gminy dla nich oznacza to utratę różnego rodzaju przywilejów. Dyskusja jest potrzebna, ale będę podkreślała, że to jest problem ogólnopolski i tym problemem naprawdę nasz rząd powinien się zająć. Ale może dobrze robi Paweł Szewczyk, że twardo stawia problem, bo gdyby tak się rzeczywiście bardzo mocno zastanowić nad sensem istnienia gminy Słupsk, która jest obwarzankiem Słupska, to być może te duże osiedla w Siemianicach, gdzieś w Bierkowie, mogłyby zasilić terytorialnie miasto. Pozostała część, ta stricte wiejska, mogłaby być przyłączona do gminy Ustka albo do gminy Kobylnica. Może to jest jakieś rozwiązanie, tylko też trzeba rozmawiać i jakieś argumenty przedstawiać. Oczywiście, że tak. Dlatego z całą otwartością do podjęcia tego typu rozmów podchodzimy. Natomiast też z całą wiedzą na temat tego, jak podchodzą no jednak nasi partnerzy, bo tak traktujemy gminy ościenne. To ja jednak zapytam wprost wiceprezydent Słupska, jakie jest pani stanowisko w tej materii? Czy pani uważa, że należałoby poszerzyć Słupsk terytorialnie, czy też dajmy sobie temu spokój? Powiem tak, nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to, bo jeżeli o takie moje samochcenie, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, gdzie nie ma też rozbieżnych interesów naszych gmin i po prostu wszyscy się kochamy. Oczywiście, bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy razem podjęli taką wspólną decyzję, ze sobą wspaniale współpracowali. Natomiast wiem o tym, że realia no, są jakie są. To za tym idą Ucieka pieniądze. Ucieka pani od odpowiedzi? Uciekam, bo to nie jest prosta odpowiedź. Natomiast gdyby jutro przyszedł list, że jest taka decyzja rządowa, no bardziej bym się cieszyła niż płakała. Ja myślę, że tu jest jeden podstawowy warunek do spełnienia, póki co mamy wolną Amerykankę, to znaczy jesteś nasz, to ci przyznamy taką gminę, jesteś nie nasz, to dziękuję, do widzenia. Muszą być określone po prostu konkretne warunki, jakie spełnia gmina czy miasto, żeby do tego miasta tę gminę przyłączyć. Natomiast najważniejszym według mnie tutaj aspektem... Przepraszam bardzo, jeszcze powiem tak. Merytoryczne, niepolityczne decyzje. To powinny być, a niestety tak ciągle nie jest. I na tym chyba problem polega. Zdecydowanie. To na pewno powinny być merytoryczne decyzje, ale najważniejszym według mnie tutaj wątkiem są jednak ludzie, z którymi powinniśmy wszyscy rozmawiać. Czego oni chcą, z czego korzystają jako z centrum miasta, a co im daje bycie w gminie. I tu jest według mnie podstawowa przestrzeń do tego, żeby rozmawiać z osobami, które z jakiegoś powodu wyprowadziły się jednak z naszego miasta. I wyprowadziły się, ponieważ były atrakcyjniejsze ceny działek, ponieważ są niższe podatki, warunki ekonomiczne zadecydowały o tym, że ci ludzie się spoza Słupsk wyprowadzili. Być może teraz rzeczywiście nie szczególnie są zainteresowani tym, aby mieszkać w granicach Słupska, bo niewykluczone, że te podatki znowu byłyby wyższe, a i tak korzystają z całych zasobów miasta. To, o czym mówi Paweł Szewczyk, teatr, szkoły, żłobki i tak dalej. Ale miasto korzysta z kolei z tych dóbr, jakie nam na przykład przekazuje gmina Słupsk, czyli i swój park wodny, początkowo teraz może mniej, ale lodowisko, ich lądowisko kultury i tak dalej, i tak dalej. Sami bo mają panowie to wszystko widzicie, bardzo że znajdziemy prężne. Po prostu argumenty na jedną i na drugą stronę. I według mnie tutaj jednak perspektywa osób, które
mieszkają w gminach ościennych i perspektywa samych mieszkańców Słupska powinna być decydująca i za tym powinny iść konkretne administracyjne decyzje rządowe. To nie musi się stać w tym roku, w następnym. Być może to powinna być perspektywa roku 2030, żeby nie było jakichś niedomówień, ale warto o tym rozmawiać i już przygotowywać taki projekt. Zdecydowanie tak, szczególnie, że no, tego typu miasta jak Słupsk, około 100 tysięczne, oczywiste jest, że demografia będzie zabójcza dla naszych miast, dla większości średnich miast będzie zabójcza. Jeżeli my nie zajmiemy się jakoś tym tematem, to może się okazać, że za chwilę w mieście będzie mniej mieszkańców niż te 2-3 kilometry dookoła miasta. I gminy postanowią nas przyłączyć do siebie. Dlatego warto o tym rozmawiać w roku 2020, żeby wiedzieć, jak będzie w roku 2030. Oczywiście. To był program Dwa Ognie, czasami trzy, jak w tym przypadku. Andrzej Watemborski, no, naszym gościem oczywiście przede wszystkim pani prezydent Marta Makuch i Marek Sosnowski. Kłaniamy się do następnego razu. Do zobaczenia. Dziękujemy.